tłumaczy. Prosimy panie tłumaczki o sprawdzenie słuchawek, żeby powiedzieć coś. A jaki numer? Ja? Please. Absolutely I can. Czy panią nie przeszkadza tutaj, jakby, że jest pan z kamerą i tutaj państwo? W sensie nie musicie widzieć? A, nie słyszę teraz. Musimy. Nie przemyślałam tego. Opóźnienie, więc żeby poczekać na koniec tłumaczenia. Może tak, taka rada już z doświadczenia tutaj. Przepraszam bardzo. Jest prośba, żeby pan nie coś powiedział, żeby pani tłumaczki sprawdziła, tak, tak? Żeby pan sprawdził swoje słuchawki. Okay, this is how I'll be speaking. Is that good enough? Is that good enough? Okay. Fine. Dzień dobry. Słyszy mnie pani bardzo. Dobrze, i teraz. O, dobra, nie. Wszystko. Chyba, że w czymś mogę jeszcze pomóc. Nie. Nie, super, i tak. Za 5 minut zaczynamy, tak? Tak, no myślę, że już tutaj. Wie pan, można poczekać, że ludzie odbiorą słuchawki. Może tak. To dziękuję. Zapraszamy też państwa tutaj do przodu. Są poduszki, można na nich spokojnie usiąść. Będzie bliżej autora. Bo bez poduszeczki jest tak sobie.
Dobry wieczór Państwu. Proszę, żeby już ci, co chcą brać udział w spotkaniu, powoli siadali. Będziemy zaczynali. Ja się nazywam Jerzy Haszczyński, a naszym gościem jest pan Zia, albo Ziauddin Sardar, z Wielkiej Brytanii, ale urodzony w Pakistanie. Intelektualista, autor wspaniałej książki o Mekce, wydanej przez wydawnictwo Czarne, Mekka, Święte Miasto. O niej też będziemy mówili. I krytyk, wewnętrzny krytyk islamu, przynajmniej tak sądzę, zaraz się przekonamy. I wewnętrzny krytyk, przez to, że mieszka, dzięki temu, że mieszka na zachodzie, także zachodu. Więc mam nadzieję, że będzie iskrzyć, że będzie wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. Ja będę zadawał najpierw pytania, mniej więcej pół godziny czy przez 40 minut. Bardzo bym prosił, żeby Państwo w tym czasie przygotowywali sobie pytania do gościa. Niezbyt długie. Nie chciałbym, żeby to były wypowiedzi od Państwa, tylko pytania do gościa. Pan Sardar jeździ po całym świecie i bardzo go interesuje, jakie pytania ludzi w różnych krajach nurtują, związane z przyszłością islamu, z reformowaniem islamu, ze stanem obecnym islamu, zagrożeniami związanymi z islamem, czy postrzeganiem islamu jako zagrożenie. Także ja zaczynam właśnie od tej Mekki, którą tak wspaniale i pod względem historycznym i obecnym nasz gość opisał. Miał ten wielki przywilej, że przez wiele lat mieszkał w Arabii Saudyjskiej, pracował na Uniwersytecie w Dżudzie, to jest wielkie miasto położone w pobliżu Mekki albo Mekka w pobliżu Dżuddy. Z tym, że do Dżuddy to większość z nas mogłaby się udać, a do Mekki prawie nikt z nas się nie uda, nie będzie miał szans tam wjechać, chyba że jest muzułmaninem, bo jest to miasto dla niemuzułmanów zamknięte. Dlatego chciałem zacząć od pytania, jakby pan opowiedział nam to, czego my nie możemy sami zobaczyć. Jaka jest ta Mekka dzisiaj? Co to jest za miejsce? Dziękuję, witam Państwa. Przede wszystkim, gdybym mógł, chciałbym powiedzieć, że wpuściłbym wszystkich niemuzułmanów do Mekki, ale niestety nie mam takiej władzy. Więc muszą Państwo polegać na mojej relacji. Szczerze mówiąc, jeśli zapytają mnie Państwo jako przyjaciela, czy ma jechać do Mekki, to nie jest dobry pomysł. To nie jest świetne miasto do zwiedzania. Można je odwiedzić i to jest wtedy wspaniałe miasto, jeśli jest się muzułmaninem, ponieważ Mekka ma wiele różnych miejsc ważnych dla muzułmanów. Przede wszystkim muzułmanów, przede wszystkim urodził się tam Mahomet. Przede wszystkim też jest to miasto pielgrzymki, miasto, w którą stronę modlą się muzułmanie i muszą tam się udać co najmniej raz w życiu. Muszą co najmniej raz w życiu odbyć tą pielgrzymkę. Więc jest to symbol świata muzułmańskiego, jedności muzułmańskiej. Jest to miejsce aspiracji, ideał i jako taka zawsze Mekka tam będzie. Ale są też jeszcze dwie inne Mekki, które warto wspomnieć. Jest też tam miasto prawdziwych ludzi z prawdziwą historią. I to miasto zamieszkałe przez prawdziwych ludzi jest zupełnie inne od tej idealizowanej Mekki wśród muzułmanów. Ja pierwsze 8-9 lat mojego życia dorastałem w Pakistanie. W Pakistanie mieliśmy taki kalendarz na ścianie i tam był wizerunek Kaby. Więc jako dziecko patrzyłem na to i dorastałem, mając w głowie taki idealistyczny wizerunek miasta. Później moi rodzice przeprowadzili się do Londynu i w moim domu znowuż był ten sam kalendarz i w wielu innych muzułmańskich domach, które odwiedzam, jest ten kalendarz. Ale w Mekce jest też inne miasto. Jest to miasto tych prawdziwych ludzi z krwi i kości. I są tam ludzie
dobrzy i źli. Ponieważ zawsze w miastach prawdziwi ludzie się tak zachowują. Ludzie nie są aniołami. Ani nie są całkowicie źli. Więc to jest ta Mekka, to miasto z prawdziwą historią, z żywymi ludźmi. I tak naprawdę to jest miasto, które różni się od wyobrażeń większości muzułmanów. Pośród nich jest to miasto owiane mitologią. Mamy też Mekkę współczesną, dzisiejszą. Więc tak jak powiedziałem, jeśli ktoś zapyta, czy poprosi mnie o radę, czy jechać do Mekki jest moim przyjacielem, to powiem, że no może niekoniecznie, ponieważ Mekka dziś tak naprawdę jest brzydkim miastem, tak jak każde inne miasto. Nie jest zbyt piękna do zwiedzania. Tak naprawdę wzoruje się na Houston w Teksasie, ponieważ w 70-tych latach rozbudowywano miasto i większość rodziny królewskiej i ministrowie wtedy kształcili się w Teksasie na Uniwersytecie w Houston i w Austin. I dlatego też właśnie wzorowano się na Teksasie. Teksas też ma ropę, też znajduje się na pustyni. Też jest rządzony w sposób autokratyczny. Więc przeniesiono model miasta Houston do Mekki i stworzono miasto, które tak naprawdę przypomina dość mocno każde inne amerykańskie miasto. Oprócz tego, że mamy meczety, no to miasto też jest pełne centrów handlowych, jest pełno samochodów, jest bardzo mało miejsca dla pieszych, mimo tego, że co roku przyjeżdża tam 3 miliony pielgrzymów. Więc co miesiąc mamy miliony ludzi, którzy po prostu przewijają się przez miasto, odwiedzają je, są tu na kilka dni. Mimo tego w zasadzie jest bardzo mało miejsca dla ludzi w mieście. Są tam miejsca dla samochodów, olbrzymie węzły komunikacyjne, brzydkie centra handlowe. I jeśli zerkniemy na zdjęcia z dzisiejszych czasów, jest tam ta okropna wieża zegarowa, która wzoruje się niby na Big Benie, ale jest bardzo brzydka. Więc to nie jest ładne miasto do zwiedzania. Ale gdyby Państwo i tak chcieli pojechać, to proszę najpierw poczekać, aż będę miał władzę, żeby wpuścić innych niemuzułmanów. Może, dlatego że następca tronu saudyjskiego, Mohammed bin Salman, jest taki otwarty, kobietom pozwala jeździć samochodem, to może kiedyś się doczekamy, że i ten zakaz zostanie zniesiony. Zakaz, który istnieje od setek lat. I my wreszcie będziemy mogli turystycznie obejrzeć sobie, pojechać do Mekki. Czy pytacie mnie jako przyjaciela? Ja bym mu tak nie ufał. Chociaż pozwolił kobietom prowadzić samochód, to mimo wszystko również zamyka w więzieniach kobiety, które protestują na ulicach. Nie ma też w Arabii Saudyjskiej praw obywatelskich. Więc to jest taka trochę broń obosieczna. Nie sądzę, żeby było jakieś wiele prawdziwych zmian, ale jeśli pan ma nadzieję, to proszę. Się pojawił teraz w Arabii Saudyjskiej, z którym się ściska Donald Trump, ale nie tylko Donald Trump, różni przywódcy Zachodu i tak uwierzyli, że ten islam saudyjski to teraz będzie najbardziej otwarty. Pan w to nie wierzy? Nie, ja w to nie wierzę. Po pierwsze, ktokolwiek przytula się z Donaldem Trumpem, nie jest moim przyjacielem. Powiem to jasno. Kolejna rzecz. Zachodni władcy liczą na Arabię Saudyjską z głównej przyczyny takiej, że Arabia Saudyjska kupuje od nich bardzo dużo broni. Najwięcej ze wszystkich krajów na świecie, więc dlatego też ci władcy odwiedzają Arabię Saudyjską. I premier Wielkiej Brytanii również odwiedziła Arabię Saudyjską, ponieważ zarobiła 4 miliony na sprzedaży, miliardy na sprzedaży broni dla nich. I inni władcy również mają tam
swoje interesy. Tony Blair, który odwiedził Arabię Saudyjską, Barack Obama, kiedy był, został prezydentem, również tam pojechał. Dlaczego? Ameryka również handluje bronią i sprzedaje Arabii Saudyjskiej. Dla nich to jest w ich interesie, żeby ten reżim się trzymał, żeby mogli dalej sprzedawać broń. Więc ja nie mam tu zbyt wielkich nadziei, że islam się zmieni na lepsze. Będą jakieś reformy, ale nie wydaje mi się, żeby one były od środka, tylko raczej z peryferii, nie z centrum. Pluralizm przyjdzie z Indonezji, Malezji, Pakistanu, Maroko, z Turcji, z takich krajów, a nie z Arabii Saudyjskiej czy krajów Zatoki, takich jak Egipt. Chciałbym się narodzić do tych peryferii świata islamskiego, to chciałem spytać, jak zawalczyć z tym, żeby na świecie zachodu islam nie był tak postrzegany właśnie od strony saudyjskiej. Arabia Saudyjska ma 40 milionów mieszkańców, tam Pakistan 200 kilkadziesiąt, czy Indonezja 200 kilkadziesiąt milionów. A my tutaj w Europie zazwyczaj myślimy o tym, że są jacyś radykalni imamowie finansowani przez Arabię Saudyjską i oni radykalizują młodzież muzułmańską w Europie. I na to się też nakłada ten zakaz wstępu do Mekki. No skoro to jest najważniejsze miasto islamu i tam nie można wejść, no to dlaczego Zachód ma się otwierać na islam? Tak, dobre pytanie. Dlaczego miałby Zachód się otworzyć? Albo czy może to islam powinien się założyć na Zachód? To jest przecież, idzie w dwóch kierunkach, tak? To jest wymiana w obie strony. My jesteśmy trochę zamknięci na siebie, chociaż następuje globalizacja i pewne siły współczesne integrują świat i ciężko jest krajom dziś, w dzisiejszych czasach się izolować od reszty świata. Wracając do kwestii tego, jak postrzegać islam, pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to nie mylić islamu i świata arabskiego. To nie jest to samo. Spójrzmy na statystyki. 1,5 miliarda muzułmanów na świecie, 300 milionów Arabów. Więc jest, to nie jest to samo. Nie każdy Arab jest muzułmaninem i tak dalej. I odwrotnie. I islam jest bardzo zróżnicowany. Zupełnie inaczej wygląda w Malezji czy w Indonezji. I zupełnie inaczej w Pakistanie, w Indiach czy w Bangladeszu, albo w Turcji, czy ma w Maroku. Więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to nie wrzucać wszystkich do jednego worka i nie mylić Arabów z muzułmanami, bo to też nie jest to samo. Świat arabski jest bardzo zróżnicowany, ma wielką różnorodność, różną historię. Powinniśmy się otworzyć na pluralizm, taką różnorodność islamu. Są bardzo różne rodzaje muzułmanów, więc nie można ich zrzucać do jednego worka, że tak się nie da zrozumieć, kim są. Parę przykładów dać z tego świata peryferyjnego, chociaż nie śmiem nazywać Pakistanu peryferiami, ale to sam pan tak określił. Jakie są te elementy reformatorskie w islamie pakistańskim na przykład, czy indonezyjskim? Po pierwsze, główna rzecz, z której powinniśmy zdać sobie sprawę, to, że na peryferiach islam był o wiele bardziej otwarty i pluralistyczny niż w centrum, zwłaszcza w ostatnich 100 latach. Na przykład Indonezja jest również społeczeństwem zróżnicowanym i pluralistycznym. Z punktu widzenia etnicznego, muzułmanie, którzy tam żyją, mają bliskie związki z buddystami, z hinduistami, więc tam jest większy pluralizm religijny. Jak byłem w Dżakarcie, poszedłem do meczetu, tam ludzie się modlili i było wezwanie do
modlitwy, był wielki dzwon, wezwali do modlitwy. Ja zapytałam się, o co chodzi, po co ten dzwon? A oni mówią, no to jest nasza tradycja, tak właśnie wzywamy do modlitwy. W Dżakarcie tak to wygląda. Muzułmani w Arabii Saudyjskiej by czegoś takiego nie zrobili, czy w Syrii, czy w Egipcie. Więc są bardzo różne sposoby praktykowania islamu. Ta wielość, ten pluralizm, czy liberalizm jest również czymś typowym dla islamu. Więc różne organizacje muzułmańskie spotykają się i rozmawiają o tym, jaka jest debata o islamie w polityce. Czy powinien być kraj islamski, islamskie państwo? To jest niemożliwe dla nas. Jesteśmy społeczeństwem zróżnicowanym. Są tam buddyści, są hinduiści, są chrześcijanie, są muzułmanie. W Indonezji mamy 300 milionów ludzi, mieszkańców, więc nie wszyscy wyznają islam. A więc podejście do polityki dla nich najlepsze to jest podejście obywatelskie, społeczeństwa obywatelskiego. I system demokratyczny, który został ustanowiony w Indonezji, opiera się również na zasadach islamskich, ale jest bardzo otwarty i partycypacyjny. Oni nie izolują innych religii niemuzułmańskich. A co się dzieje na przykład w Maroku? Tam mamy silny ruch feministyczny. Jest całe nowe pokolenie młodych kobiet, które są bardzo dobrze wykwalifikowanymi pracownicami uczelni i znają się na islamie. Jakieś 6 czy 8 miesięcy temu byłem tam, rozmawiałem z kobietami, które mówiły, nie zaakceptujemy konwencjonalnego myślenia o islamie i islamskiego tradycyjnego podejścia do płci. One to interpretują inaczej, na nowo. Zmieniane są prawa. Nowe prawo Mardołana powstało jakieś 4-5 lat temu. Możecie to wygooglać. Mardołana. To jest nowe prawo. Również czerpie z tradycji i z starożytnych źródeł. I to jest niesamowite, bo na przykład kobiety w tej chwili mogą same rozwieść się z mężczyzną, nawet jeżeli on nie wiem, jest nieobecny albo nie jest w stanie przystać na to. Mogą dostać alimenty. Mężczyzna po rozwodzie dostawał opiekę nad dziećmi. W tej chwili może to być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Trzeba to uzasadnić. Mężczyzna nie może sam podjąć decyzję o rozwodzie z kobietą. Musi to uzasadnić przed sądem. Mamy tam też poligamię, co jest ciekawe. Argument jest taki, że mężczyzna nie może wyjść, ożenić się z więcej niż jedną kobietą, chyba że może to uzasadnić przed sądem. To znaczy, musi mieć uzasadnienie prawne, dlaczego potrzebuje drugiej żony. Przypuszczam, że to nie jest łatwe, żeby to uzasadnić. To są dość skomplikowane prawa. W internecie możecie sobie poczytać i zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, której chciałbym wspomnieć. Jaka jest siła, niesamowita siła zmian i reform w islamie? Polega to jeszcze na czymś innym. Spójrzmy, ile tu mamy mężczyzn. Proszę, kto jest mężczyzną, niech podniesie rękę. Czy to większość to kobiety. Kobiety są zainteresowane książkami, czytaniem, kulturą, myśleniem. To jest uniwersalny fenomen. Ja to badam od ostatnich 3 lat. I chciałbym powiedzieć Państwu, jak do tego doszedłem. To jest wielki festiwal książki, Big Book Festival. W Anglii jest miasto Bradford, które miało bardzo złą reputację. Bradford zawsze myślano o nim, że tam jest dużo przemocy, tam się pali książki, tam palili książki Salmana Rushdie na przykład, więc były bardzo złe skojarzenia z Bradford. Dwie kobiety muzułmańskie stwierdziły, że
Bradford to jest nasze miasto. Ono ma złą reputację. Jak możemy to zmienić? Jak możemy zmienić reputację Bradford? I one stwierdziły, że literatura i kultura są właściwą drogą, żeby do tego podejść i zaczęły festiwal literacki w Bradford. Zwróciły się do mnie o poradę i przez pierwsze 2 lata festiwalu w Bradford nie był aż tak duży. Bradford jest mniejszym festiwalem. On się zaczyna za jakiś tydzień. I tam, jak przyjeżdżają autorzy, to jeden z warunków jest taki, że trzeba iść do szkoły i tam rozmawiać z ludźmi. Kiedy tam pierwszy raz pojechałem, powiedzieli, rób co chcesz, ale musisz pójść do żeńskiej szkoły, porozmawiać z uczennicami przez jakieś 3-4 godziny. Od 9 rano do 1 przed obiadem skończysz. Temat rozmowy, co chcecie wiedzieć o islamie, ale baliście się zapytać. Więc ja powiedziałam, ok, wyobraźcie sobie. Piątek rano, odebrali mnie z hotelu, festiwal trwa, pojechałem do szkoły średniej. Tam są same dziewczynki, 80% z nich to muzułmanki, bo to jest Bradford. Pojechałem tam. Pisarze czasem są aroganccy. Myślimy, że najlepiej rozumiemy świat, więc ja tam wchodzę do klasy. Wygląda tak jak tutaj. Wszyscy siedzieli sobie tak, niektórzy w chustach, w hidżabach. Maleńkie krzesełko. Spojrzałam na to krzesełko i stwierdziłam, co? Ja nie mogę tu usiąść, to przecież to jest za małe. Ja stałem. Okej, nic nie powiem. Tytuł? Wszystko, co chcieliście wiedzieć o islamie, ale bałyście się zapytać, więc pytajcie. Więc pewna dziewczynka w hijabie podniosła rękę, słucham, i zapytała, w jaki sposób możemy stwierdzić wolę Bożą? Ja co? Że co? No, mówią nam ciągle, że musimy postępować zgodnie z wolą Boga. Musimy robić to i to, ale skąd wiemy, jaka jest wola Boga? Spojrzałem na nią, spojrzałem na to małe krzesełko i zapytałem się, czy mam usiąść, czy mam nie usiąść? Wiesz co, staramy się to stwierdzić od lat. To nie jest coś, z czym tylko muzułmanie się zmagają. Chrześcijanie też nie wiedzą, jak nawet ateiści się nad tym zastanawiają. Cała filozofia, więc nie ma jednej prostej odpowiedzi. Czy może zadasz mi prostsze pytanie? Ktoś może zada mi jakieś łatwiejsze pytanie. Kilka dziewczyn podniosło rękę. Wybrałem dziewczynę bez hidżaba i zapytałem, jakie jest twoje pytanie? Czy myśli pan, że można pogodzić kiedykolwiek islam i postmodernizm? I więc ja znowu otworzyłem szeroko oczy, że co? W pana książce pan pisze, że postmodernizm i islam są jak byki na arenie. Ty czytałeś tę książkę? Przecież to jest w ogóle dla osób po studiach. Tak, tak, ja czytałam książkę. Tutaj mam pewne pytania i zastanawiam się nad nią, więc to jest książka, taki podręcznik wręcz dla osób na studiach podyplomowych. A tu dziewczyna z szkoły średniej mnie o to pyta. Ja nagle pomyślałam, że to małe krzesełko jest wspaniałym tronem, bo naprawdę musiałam już usiąść. I te 3 godziny mnie zniszczyły. Totalnie mnie rozjechały. I kiedy wreszcie skończył się festiwal książki w Bradfordzie, pojechałem do domu i pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to zapisałem sobie to wszystko. Islam, coś więcej niż tylko dżihad pełen przemocy. Jest taka mała książeczka i tam to opisałem. Co się dzieje wśród kobiet muzułmańskich, to jest absolutnie niesamowite, ale myślę, że to dotyczy kobiet w ogóle. Byłem też kilka lat temu na innym festiwalu i kobiety rozmawiały, kilkaset kobiet rozmawiało o książkach. Kobiety muzułmańskie, bardzo dobrze wykształcone, zadawały bardzo mądre pytania.
Zerknijmy na Uniwersytet w Pendżabie. Większość kampusu wypełniają kobiety i to jest teraz bardzo powszechne zjawisko. Nawet w świecie muzułmańskim, w Arabii Saudyjskiej jest więcej kobiet wykształconych niż mężczyzn. Więc myślę, że wyzwanie, prawdziwa reforma będzie pochodzić od kobiet. I jest takie słynne powiedzenie, że jak chcesz zmienić społeczeństwo, to zacznij od matek. Ulubiony temat, kobiety w islamie. Rzeczywiście jest tak, że w bardzo wielu krajach muzułmańskich liczba kobiet studiujących już przekroczyła liczbę mężczyzn, ale mam wrażenie, że jednocześnie występuje coś w rodzaju globalizacji muzułmańskiej, która jest konserwatywna. Dam tutaj parę przykładów. Jeszcze w latach 60. jak się znajdzie takie zdjęcia z Kabulu, z Kairu, z Damaszku, to tam kobiety w krótkich spódniczkach chodziły, w koszulach z krótkimi, bluzkach z krótkimi rękawami, włosy rozpuszczone, wspaniałe. Mogę dać też przykład z Jemenu, gdzie w tej chwili 99,9% kobiet jest całkowicie zakrytych, mają tylko taką malutką szparkę na oczy, mają nikaby. A jeszcze kilkanaście lat temu, jak pewna badaczka mi to powiedziała w 2010 roku, były wsie w Jemenie, gdzie kobiety chodziły odkryte, miały odkryte twarze. Ale do wsi doprowadzono prąd i się pojawiła telewizja. I one w tej telewizji, zarządzanej zapewne przez mężczyzn, zobaczyły kobiety zakryte i same się zaczęły zakrywać, założyły te nikaby. Czyli pytanie jest takie, czy ta globalizacja, zapewne będąca elementem jakiejś męskiej kontrrewolucji w islamie, nie jest zagrożeniem dla tej tendencji, o której pan mówi z takim entuzjazmem. No. Nie. Zróbmy krok wstecz. W społeczeństwach muzułmańskich jest fala konserwatywna, to widać, to jest oczywiste. W telewizji, w gazetach, w książkach. Ale to nie jest odizolowana tendencja. Taki wąski, konserwatywny trend jest w zasadzie globalny, uniwersalny. I to jest ten sam trend, który występuje wśród ewangelików czy chrześcijan, którzy popierają Trumpa. To jest ten sam trend, który wyniósł Marie Le Pen i skrajną prawicę we Francji. Więc to nie jest odizolowany przypadek, po pierwsze. Mamy tutaj w tym zglobalizowanym, połączonym ze sobą świecie pewne siły, które po prostu nie wiedzą, jak dostosować się do zmian. Ludzie mają do czynienia z szybkimi zmianami i często pierwsze, co robią, to zamykają się na nie. Stąd te wąskie horyzonty i ten konserwatyzm. Ja bym powiedział, że to jest zjawisko światowe. Ale muzułmanie tutaj są najbardziej widocznym przykładem tego. Ale to się dzieje na całym świecie. Zerknijmy na Birmę, czyli teraz zwaną jako Mianmę. Mówi się, że buddyści byli tam najbardziej otwarci. Pewnie słyszeli państwo o kalifornijskim buddyście i buddyzmie i New Age. Sami buddyści w Mianmie, w Birmie, właśnie dokonali ludobójstwa. Więc to nie jest coś, co dotyczy tylko muzułmanów. To po pierwsze. Jeśli chodzi o kobiety i nikaby i zakrywanie twarzy chustą, to tutaj mamy kilka spraw, o których należy wspomnieć. Ja pochodzę od tradycji bardzo liberalnej, humanistycznej, islamskiej, która pochodzi od filozofów z Bagdadu, Indonezji, jak Al-Farabi, Averroes, czyli Ibn Rushd. Właśnie od tego wywodzi się ta tradycja. I powiedziałbym, że kobieta ma prawo nosić hijab,
Tak samo jak ma prawo go nie nosić. To jest jej decyzja. I dopóki to jest jej decyzja, to ja będę to popierał. I właśnie na tym polega wolność. Ale jeśli to jest narzucane, to będę się temu przeciwstawiał, bo to jest opresja. Mamy Arabię Saudyjską na przykład, gdzie kobiety muszą nosić hijab. I nie tylko go muszą nosić, ale jeszcze musi być czarny. Dlaczego? Bo czarny najbardziej przyciąga ciepło i jeśli chcemy torturować je w kraju, który jest bardzo gorący, wszyscy mężczyźni tam są ubrani na biało, bo biały odbija światło, ale ponieważ chcą torturować kobiety, więc kobiety zgodnie z prawem muszą nosić czarne chusty, więc tam bym powiedział, że nie, będę to zwalczał, będę przeciwny temu. Ale jeśli kobieta sama zdecyduje się we Francji na przykład nosić hijab, a jeśli tam prawo powie, że nie może tego robić, bo to przestępstwo, to ja będę walczyć właśnie z tym prawem. I będę tam się temu opierał, więc to jest wolność, którą trzeba rozumieć w szerszym kontekście. To jest właśnie moje spostrzeżenie. Kilka razy już podawałem ten przykład, bo sam to zaobserwowałem. Jeśli kobieta ma na sobie chustę, idzie wzdłuż brzegów Sieny i jest ubrana modnie w Gucciego, jest bardzo szykowna i też ma na sobie chusta Gucciego. I czy to jest zagrożenie dla cywilizacji? I właśnie tego nie rozumiem. I to właśnie tutaj mamy do czynienia z hipokryzją i musimy to zwalczać. Więc problem chusty nie jest tak bardzo trudny. Kiedy ja dorastałem, byłem w Londynie, byłem dzieckiem kwiatem, byłem hippisem, a wielu moich znajomych to byli punkowie. Więc nikt jakoś dziwnie się ubierali i nikt nie twierdził, że to jest zagrożenie dla cywilizacji. Nawet jeśli ktoś był punkiem i w zasadzie to o to mu chodziło, żeby zmienić cywilizację. Więc dlaczego, jeśli kobieta zdecyduje się nosić niqab czy chustę, dlaczego ma to być zagrożeniem? Dlaczego nie pozwolić jej, dać jej wolność wyboru? Zapytałem kilka kobiet muzułmanek, dlaczego noszą chustę i zawsze odpowiadały prosto, bo nam się zabrania, dlatego nosiły. I reagują tak samo jak właśnie ci moi koledzy, którzy byli pankami, którzy buntowali się przeciwko władzy. I one robią to teraz właśnie w taki sposób. W dyskusji o tym, czy kobiety mogą muzułmańskie zakrywać twarze, czy nie, to tak naprawdę nie mieliśmy, chociaż pewnie wielu Polaków tak z niechęcią odnosi się do zakrytych muzułmańskich twarzy, a niekoniecznie do zakrytych twarzy kibiców tam takimi kominiarkami. Ale w wielu zachodnich krajach Europy Zachodniej ta dyskusja się przetoczyła. No i był argument, że hijab to owszem, no bo zakrywa włosy. No kobiety w kościołach też starsze są w chustach, więc to nie jest problemem. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy nie widać twarzy. I też nie wiadomo, kto tam się pod tym kryje. Chodzi o względy bezpieczeństwa, co w okresie, kiedy są nasilone zamachy terrorystyczne i przerażenie ludzi, może się wydawać no, nie takim absurdalnym argumentem. Czy do pana ten argument w ogóle nie trafia? Ten argument bezpieczeństwa przy zakrytych twarzach w nikabie czy burce? Oczywiście trzeba tutaj zachować zdrowy rozsądek. Bo oczywiście nie chodzi o to, żeby kobieta miała zdjęcie w paszporcie i była zakryta tam hijabem, bo nikt jej nie rozpozna. I myślę, że bezpieczeństwo czy identyfikacja, ustalenie tożsamości, to tak, zdecydowanie zgodziłby się z panem, ale jest fobia dotycząca islamu, której trzeba się przeciwstawić. I ta fobia to nie jest coś, czego Europa nie zna. To jest fobia, której jesteśmy świadomi. I to miasto też wie bardzo dużo o tej fobii. Bo to antysemityzm doprowadził do Holokaustu.
bo samo właśnie to właśnie miasto, Warszawa, cierpiało w trakcie nazistowskiej okupacji, więc nie tylko Europa, jednakże większość grup społeczności potrzebuje demonizować innych. Dobry przykład z Wielkiej Brytanii. Moi rodzice przeprowadzili się tam w 60-tych latach. W latach 60. i 70. ludzi czarnych uznawano za tych najgorszych, że byli brudni, że zabierali nam pracę, że mieszkali w getcie. A w 70. latach, 80. na początku nagle pojawili się przybysze z Indii, z Pakistanu i to oni zabierali pracę. Oni byli brudni, oni mieszkali w gettach. Pomimo tego, że wystarczyło wsiąść do autobusu, żeby zobaczyć, że autobus prowadzi Pakistańczyk, tak samo pociąg w metrze, albo iść do lekarza, do szpitala i się okazuje, że większość pielęgniarek czy pielęgniarzy doktorów to byli Pakistańczycy. I mimo to. A później Somalijczycy. A zgadnijcie, kto teraz? Kto teraz zabiera Brytyjczykom pracę? Polacy. I język, co ciekawe, mój kolega, moja koleżanka pracowała na uniwersytecie, teraz jest na emeryturze i prowadziła badania z XIX i XX wieku i opisy Żydów. I później porównała to z opisami czarnych i Pakistańczyków, Somalijczyków i teraz Europejczyków ze wschodniej Europy. I używa się tego samego języka. Zawsze te same zwroty. Zawsze, że zabierają nam pracę. Nawet jeśli w ogóle nie ma żadnej pracy do zabrania. Albo to są zawody, których my nie chcemy się podejmować. To zawsze mimo to oni nam zabierają tą pracę. Język jest zawsze taki sam. Ten inny. Strach przed innym. To jest nieodłączna część społeczności i wspólnot i islamofobia też w Europie teraz jest olbrzymim strachem, który wytworzona. No i ona jest bardzo też podobna do antysemityzmu. W latach 70. mieliśmy taki tygodnik New Statesman i redaktor miał taki pomysł. Zlecił pewnemu felietoniście. Zlecił mi podróż po Europie, więc ja pojechałam do Niemiec z fotografem, byłam tam felietonistą i odwiedzałem miejsca, gdzie Londyn mnie posyłał. Pojechałem do Niemiec, do Belgii, do wielu innych krajów i oni zawsze mnie gdzieś posyłali, a potem wróciłem i miałam napisać reportaż i okazało się, że jeśli będzie kolejny Holokaust, to będą to muzułmanie. Oni będą w tej samej sytuacji, co Żydzi w latach 40., 30. Ten sam język, ta sama nienawiść. I właśnie to trzeba zwalczać. I myślę, że ci, którzy najlepiej będą zwalczać to młodzi ludzie i kobiety. Ludzie tacy, jak tutaj siedzą, którzy się angażują, przychodzą słuchać takich rozmów na temat islamu, którzy chcą kształcić kulturę i też aktywnie w niej uczestniczyć, czytać książki i przeciwiać się bigoterii. Mam nadzieję, że wszyscy macie taką postawę. Ta islamofobia to też polega na tym, że albo wynika z tego, że wielu Europejczyków staje sobie pytanie, a co będzie, jeżeli muzułmanie w Europie na jakimś terytorium będą stanowili większość? Co wówczas się stanie? I był taki pierwszy przykład kilka lat temu, kiedy muzułmanie w jednym miejscu osiągnęli większość. W miejscowości Kokedal w Danii, nazwijmy to przemysłowym osiedlu, w radzie tego osiedla po raz pierwszy większość uzyskali muzułmanie. I ich pierwsza decyzja polegała na tym, że odebrali pieniądze na obchody Święta Bożego Narodzenia, a wydali 3 razy więcej na Eid al-Fitr, święto muzułmańskie. I było wielkie przerażenie w Danii, co to będzie, jeżeli oni w Kopenhadze tam za 50 lat osiągną większość. I to pobudziło do myślenia, czy jakby pan nas uspokoił. O, tak by.
w Wielkiej Brytanii muzułmanie mieli Boże Narodzenie jakieś 20 razy. Za każdym razem stwierdzają, że to nie ma sensu, że to jest puste, że to... I oni z 20 razy były takie doniesienia w gazetach, że za chwilę nie będzie Święt Bożego Narodzenia. I wydaje mi się, że ta historia w Danii jest zmyślona, że to jest taki fake news. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Mamy wiele przykładów, co muzułmanie robią, kiedy dochodzą do władzy. Na przykład mamy muzułmańskiego burmistrza w Londynie. Burmistrz Londynu jest to duże miasto, zróżnicowane, tam są miliony, około 10 milionów ludzi, więc mamy tam muzułmanów, ale był też wybrany przez innych. Bo oczywiście w Londynie jest więcej nie muzułmanów niż muzułmanów. I co on zrobił, czy wprowadził szariat? Jak doszedł do władzy, czy powiedział, zakażę świąt Bożego Narodzenia, czy powiedział, dam więcej pieniędzy na Ramadan? Nie, powiedział, miasto potrzebuje lepszego transportu miejskiego, dam pieniądze na transport, na komunikację miejską, dam pieniądze na świadczenia społeczne. Miasto potrzebuje lepszej polityki. Lepszej policji, więc teraz na przykład pracuje na tym, żeby było więcej patroli policyjnych. To wszystko jest ważne. On jest świetnym burmistrzem, lepszym niż ten poprzedni. I to możecie sobie usłyszeć od wielu osób, takie opinie. Więc to są często zmyślone historie, sztucznie napędzające strach. Na przykład spójrzmy na Francję, to jest też świetny przykład, czy we Francji, nie wiem, muzułmanie będą nagle rządzić. We Francji jest 8% muzułmanów. Faszystów jest tam 33%, bo 1/3 popiera Le Pen, a oni są faszystowscy. Więc 33% faszyści, 8% muzułmanie. Więc wyobraźcie sobie za 10 lat, czy to będzie republika faszystowska we Francji, czy może muzułmańska? Co jest bardziej racjonalną rzeczą, żeby sobie wyobrazić? Faszyści zdobywają władzę w Europie. W Austrii na przykład nowy prezydent też ma poglądy faszystowskie. Prezydent Węgier, tam rządząca partia na Węgrzech. Premier. Wiele krajów doświadcza tego w tym momencie. Partie, które rządzą Europą, są skrajnie prawicowe albo w koalicji z partiami skrajnie prawicowymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych w tym momencie, już dzisiaj, robi takie rzeczy, które byłyby niewyobrażalne z punktu widzenia humanitarnego, liberalnego społeczeństwa w Ameryce. Nawet sami republikanie łapią się za głowę i nie mogą w to uwierzyć, jak on się zachowuje i co robi. Więc to, czy to muzułmanami powinniśmy się martwić, czy może raczej skrajną prawicą? Czym tak naprawdę rozsądnie rzecz biorąc powinniśmy się martwić i czego powinniśmy się bać? Wszyscy jesteśmy Europejczykami w tym sensie. Rozumiem. Ekstremizmami w różne strony. Ja tylko obronię tej informacji z Danii. To jest informacja, która pochodziła z telewizji publicznej duńskiej. Dania jest w pierwszej piątce krajów, gdzie jest wolność prasy. Ja nie sądzę, że to była informacja nieprawdziwa, ale już o niej nie mówmy. Może przejdźmy do tego Maroka, który pan dawał jako przykład. Anglia też ma dobre media. Wielka Brytania jest znacznie niżej niż Dania, Finlandia, Szwecja w rankingu wolności prasy. Ale to nie będziemy tutaj dyskutować o wolności prasy. Jak ktoś jest Anglikiem, to mówi, że brytyjska prasa jest najlepsza. Polacy mówią, że polska prasa jest najlepsza. Mamy tu krytyczną publiczność? Świetnie. Ale fakt jest taki, że większość prasy, większość mediów jest mediowana.
o co mi chodzi. Nie zawsze wiadomo jasno, o co mi chodzi. Na przykład BBC w Wielkiej Brytanii jest postrzegane jako bardzo obiektywna instytucja integrująca społeczeństwo. Ludzie chcą ratować BBC, a ja znam BBC od środka. To jest wielka propaganda, tak samo jak w każdej innej organizacji. Pracowałem tam, zrobiłem też, pracowałem dla telewizji malezyjskiej, telewizja numer 3. I tam były takie zasady, że król jest pierwszy, premier na drugim miejscu, później inni politycy na czwartym miejscu. Wielka katastrofa, miliony ludzi zginęło. No i stwierdziliśmy, no jak tak można? To jest totalitarny kraj, to okropne. A później spójrzmy na BBC. Królowa jest najważniejsza, tak? To jest zawsze pierwsza historia, na pierwszym miejscu. Najwięcej czasu jej się poświęca. Rodzina królewska, ich ślub. Przecież cały świat nie istniał dla BBC, kiedy był ślub w rodzinie królewskiej. Cokolwiek się zdarzy w Wielkiej Brytanii, to jest największa, najważniejsza wiadomość, to jest najlepsze i to robi BBC. A mówi się, że BBC jest takie obiektywne i dla nich Dania się w ogóle nie liczy. Pan tak chwali to Maroko. A no, tam jest oświecony władca, trudno powiedzieć, żeby to... Znaczy, to, zakładam, że oświecony, skoro tak dobrze czyni. No, trudno nazwać Maroko państwem demokratycznym, no, ale powiedzmy, że to są te pozytywne peryferia. Natomiast to słowo musi tu paść. Terroryzm islamski w Europie w ostatnich latach w znacznym stopniu jest związany właśnie z Marokiem, z Marokańczykami drugim pochodzeniu. Salah Abdeslam, najważniejszy więzień, terrorysta, który siedzi tam pod Paryżem i nic nie chce mówić, no, jest pochodzenia marokańskiego i prawie cała ta jego siatka, która atakowała i w Paryżu, i w Brukseli. To jak to jest z tym Marokiem? Okay, first of all, I think I should make it clear. Dobrze, więc żeby to wszystko wyjaśnić, ja nie wspieram żadnego rządu, żadnych polityków. Ja jestem po stronie ludzi. Szanuję Maroko i naród marokański, ale nie znaczy to, że popieram rząd czy władzę. Tak samo jeżeli krytykuję Arabię Saudyjską, zdaję sobie sprawę, że nawet również w Arabii Saudyjskiej są bardzo dobrzy ludzie, porządni i czyniący dobro, więc... Nie można mylić polityków i władz z ludźmi danego kraju. Ludzie zmagają się z opresją, z reżimami, starają się zrozumieć, zmienić coś, interpretować islam na nowo i często zmagają się też z opresyjnymi reżimami. To, co pan mówi, to jest prawda, oczywiście. Istnieją terroryści muzułmańscy z Maroka, nawet w Wielkiej Brytanii są terroryści, którzy zostali złapani, oni pochodzą z Maroka, ale są też z Tunezji na przykład terroryści. To jest coś, co nie jest tylko ograniczone do Maroka, czy do Tunezji, czy Egiptu, czy Syrii, albo Iraku. To jest rzecz specyficzna dla pewnej interpretacji islamu, która myślę, że jest coś, co jest wlewane w takie puste umysły. W Wielkiej Brytanii na przykład wiemy, że to są ludzie, którzy totalnie nie mają żadnego pojęcia o islamie. A jeśli cokolwiek wiedzą, to się nauczyli z internetu, patrzą sobie na filmiki na YouTubie, na ludzi, którzy tam przemawiają i oni myślą, że to jest prawdziwy islam. Nawet ludzie wykształceni, lekarze, inżynierowie, bardzo niewiele wiedzą o islamie. I to bardzo ciekawe, że nawet osoby bardzo dobrze wykształcone można łatwo zmanipulować. Można im wyprać mózgi i powiedzieć, to jest twoja religia, masz robić to i to. To jest tak, jakbyśmy mieli jakieś puste naczynie, w które wlewamy nienawiść. W Wielkiej Brytanii na przykład mamy
Mamy konwertytów, czyli osoby, które na nowo przyszły na islam, które wcześniej nie były z tej kultury. Robi się dużo również badań na temat talibów w Pakistanie. I te badania wykazują, że większość talibów to są kryminaliści. Oni pochodzą ze środowisk kryminalnych, przestępców. Z zmarginalizowanych, biednych środowisk. I oni stają się talibanami. Więc to jest takie zjawisko współczesnych czasów. Jakie 10-15 lat temu ci sami ludzie, którzy dziś uczą się islamu z internetu, musieliby czytać książki. I tam w tych książkach znaleźliby różne interpretacje, albo przynajmniej zorientowaliby się, że istnieją inne interpretacje. W tej chwili wchodzą sobie na stronę internetową, wydaje mi się, że już zjedli wszystkie rozumy, a okazuje się, że można im łatwo wyprać mózgi. Więc niektórzy są kryminalistami, niektórzy są chorzy psychicznie, bo też tacy są i były takie przypadki. Niektórzy to są świeży, tacy konwertyci, którzy przechodzą na islam. I można to powiedzieć o islamie, ale o religii również w ogóle, o religii tak ogólnie. Jeżeli ktoś przychodzi do islamu, to muzułmanie nie ufają nowej osobie. Ktoś chce udowodnić, że islam jest ich prawdziwą religią. Jeżeli ktoś przestępca jest muzułmaninem, to nadal jest przestępcą. Wielu konwertytów nowych ma niestety takie pochodzenie, z takich środowisk przestępczych pochodzą i tym się zajmowali ci neofici obecni. I to jest skomplikowane zjawisko, które trzeba również analizować w sposób złożony. Europejczyków po prostu nie wie, kto jest dobrze wyedukowanym muzułmaninem, kto niedobrze, kto nawiązuje do prawdziwego islamu, a nie albo nieprawdziwego. Po prostu widzi muzułmanina. Ja dwa lata temu rozmawiałem z pana odpowiednikiem, mam nadzieję, że pan się nie obrazi, wybitnym muzułmańskim intelektualistą, pisarzem mieszkającym we Francji, pochodzącym właśnie z tego Maroka, Taharem Benjelounem. I on ubolewał, że, a to nie dotyczy Wielkiej Brytanii, gdzie pan mieszka, tylko właśnie Francji czy Belgii, że zdecydowana większość muzułmanów, imigrantów muzułmańskich pochodzi z bardzo biednych regionów krajów muzułmańskich i przynieśli, jak to do Francji czy do Belgii, jak on to nazwał, karykaturalną wersję islamu. I to, co pan mówi, że jest to pranie mózgów, bardzo łatwo nawet w trzecim pokoleniu jeszcze na tych imigrantach przeprowadzać. To co by nam pan poradził? Jak my mamy rozpoznawać właściwych muzułmanów? Cóż, jeżeli ktoś wie, to proszę mi powiedzieć, jak ich rozpoznać. Jeżeli ktoś mówi wam, że jest muzułmaninem, no to ja wierzę takiej osobie. No skoro tak mówi, no to pewnie jest i później trzeba osądzać jego czyny. Jeżeli ktoś mówi, że jest muzułmaninem, a później robią coś okropnego, obrzydliwego, można powiedzieć, nawet jeśli jesteś muzułmaninem, jesteś okropną osobą i należy cię traktować jak okropną osobę. Jest wiele absurdalnych rzeczy, które dla mnie są niezrozumiałe. I jako muzułmanin też nie potrafię się z tym pogodzić. Na przykład ci, którzy popełniają samobójstwo, detonując bomby, zamachowcy samobójcy. Ktokolwiek wie cokolwiek o islamie, wie, że Bóg jest łaskawy i wybacza. Ale jest jedna rzecz, której Bóg w religii islamskiej nie wybacza. To jest, jeśli byś odrzucił jego największy dar. A jaki jest największy dar? Życie. Więc samobójstwo w islamie postrzega się jako grzech kardynalny. Bóg może nam wybaczyć prawie wszystko, ale zgodnie z islamską teologią nie może wybaczyć samobójstwa. To jest jedna z niewybaczalnych rzeczy, jedno z największych aktów niewdzięczności wobec Boga. Jak można być tak niewdzięcznym, żeby odrzucać największy dar, jaki dostaliśmy od Boga?
Więc łączenie samobójstwa z terroryzmem w imię islamu jest dość absurdalne i cały pomysł dżihadu, który jest tak naprawdę ideą bardzo wyrafinowaną i cudownym konceptem. W społeczności, gdzie dżihad dominuje, to są sufi, czyli mistyczna tradycja. Tam dżihad zaczyna się od samego siebie, od kontroli własnego ego. Z reguły muzułmanie, którzy wiedzą choć trochę o islamie, to wiedzą, że istnieją 3-4 kategorie dżihadu. I pierwsza kategoria właśnie jest przeciwko sobie samemu. I to jest właśnie podstawowy koncept, którego się naucza w sufizmie. Bo po drugie, mamy dżihad intelektualny przez edukację, wiedzę. I wielu ludzi jest bardzo zaskoczonych, że w zasadzie 1/3 Koranu mówi o poszukiwaniu wiedzy, o myśleniu, o oddawaniu się refleksji, zastanawianiu się, podróżowaniu, żeby popatrzeć, jak żyją w innych krajach, znaleźć inne narracje alternatywne. To jest to kluczowe przesłanie, które znajduje się w zasadzie w 1/3 Koranu. I dżihad jest z tym związany i to jest dżihad, który promuje wiedzę, promuje dociekliwość. A później mamy tą walkę społeczną. I to też jest forma dżihadu. Na przykład to, co zrobili w Indonezji ze społeczeństwem obywatelskim. To też jest forma dżihadu. I ta ostatnia forma dżihadu, gdzie opresja jest taka wielka, że nie mamy innej alternatywy i wszelki opór traci sens, to tam właśnie można uciekać się do bomb. Ale tylko w określonych warunkach. Na zasadach nie zabija się kobiet, dzieci, niewinnych. Nie niszczy się czyjejś własności. To są te zasady. Więc jeśli mamy samobójcę, który wysadza się w powietrze, to narusza wszelkie zasady islamu, a myśli, że pójdzie do raju za to. Więc to jest absurdalna idea raju, sprawiedliwości i religii. Dla mnie to jest kompletnie niepojęte. To jest też związane z nowoczesnością i tego, jak teraz myślimy, jak bardzo instrumentalni się staliśmy. Samobójstwo było uważane za zamach na Boga właściwie. I dopiero papież Jan Paweł II zmienił kodeks prawa kanonicznego i nie każde samobójstwo jest... W ogóle tam nie ma słowa, że teraz samobójstwo, ale odbieranie sobie życia jest inaczej traktowane i raczej duchowni zakładają, że to człowiek był niespełna rozumu, w związku z tym może mieć pogrzeb na cmentarzu katolickim. Ale to taka dygresja. Ja chciałem powiedzieć, że doszliśmy do tego momentu, że państwo mogą zadawać pytania. Czy ktoś się już naładował i ma jakieś pytanie? Bardzo zachęcam. O, proszę. Proszę się przedstawić, jeżeli można. I... Dzień dobry, nazywam się Anna Tomkiel. Chciałabym zapytać o sufi, o mędrców, o ten dżihad wewnętrzny, ponieważ miałam do czynienia z osobami z Arabii Saudyjskiej. Jestem nauczycielem angielskiego i zdarzyło mi się właśnie na ten temat z nimi rozmawiać. Oni uznają sufich za heretyków, absolutnie nie wyznawców islamu. Więc jak to pogodzić? Tak, w Arabii Saudyjskiej tak myślą, że sufici to heretycy, że szyici też, że wszyscy inni sunnici, którzy nie są wahabitami, też są heretykami. Więc rzeczywiście tutaj mamy takie nastawienie fundamentalistyczne, które zakłada, że tylko oni znają prawdę i że mają do niej wyłączne prawo. I tutaj to rozróżnienie jest bardzo ważne.
Są różne interpretacje islamu. Mamy Koran, ale możemy mieć wiele interpretacji Koranu. Jedna z interpretacji mówi, to ja mam rację, to ja wiem, jak jest naprawdę. Znam prawdę. Jestem tak przekonany o mojej racji, że w zasadzie ta prawda do mnie należy na własność. W związku z tym mogę powiedzieć, że wszystkie inne interpretacje są błędne lub fałszywe. To dotyczy bardzo dziwnych umysłów ograniczonych. To też jest związane z ekstremizmem, ze skrajną prawicą, nie tylko z Arabią Saudyjską. Kiedy ktoś jest przekonany o swojej racji, że wszyscy inni się mylą, ja mam rację, to właśnie Donald Trump to robi w dużej mierze. I wielu fundamentalistów chrześcijańskich, kreacjonistów, oni tak naprawdę zaprzeczają temu wymiarowi ludzkiemu w innych ich ludzkości. Więc oni sami stają się ograniczeni, w związku z tym nie widzą innych i stają się opresyjni i to właśnie wyzwala w nich co najgorsze. I oni zawsze są przekonani o swojej racji. To się też zaczęło od nazistów. To jest bardzo podobne w Arabii Saudyjskiej. Ci wszyscy piewcy tego, kaznodzieje. I wszyscy młodzi muzułmanie, którzy stają się terrorystami, oni właśnie głównie są inspirowani albo pochodzą od salafitów z Arabii Saudyjskiej. To ja. Nazywam się Krzysiek. Chciałem zapytać, czy pan czytał książkę Welebecka Uległość i jak pan się zapatruje na wizję, w której jakaś partia przejmuje władzę muzułmanów i wprowadza kalifat. Pytam dlatego, że wydaje mi się, że trochę pan nas nie uspokoił, tak jak prosił pan Jerzy. Ale czego potrzebujecie, żeby się uspokoić? Może chcecie marihuany? Bo teraz w Wielkiej Brytanii trochę mają zalegalizować marihuanę, więc nie wiem. Jeśli chodzi o Welbecka, to jeśli ktoś jest Francuzem, gdybym ja był Francuzem, ja bym się strasznie bał skrajnej prawicy, byłbym przerażony, a nie muzułmanów. 8% muzułmanów jest we Francji, a większość z nich, duża większość, jest odizolowana w gettach, bo Francuzi są bardzo sprytni. Kiedy pojechali do Maroko, zobaczyli Medinę i Fez. Fez jest wspaniałym miastem. Ja zawsze polecam wszystkim, żeby jechać do Fezu. To jest oszałamiające miasto. Jedno z niewielu, które jest zasadniczo autentycznie islamskie i funkcjonuje podobnie przez ponad około 1400 lat. Ma mur, ponieważ jaka jest jego pojemność. Też zarządza ściekami w bardzo taki świadomy sposób. I jeśli pójdziemy na Stare Miasto, to widzimy rury, które idą do domów i widzimy właśnie z tej kanalizacji, możemy określić, jak duża jest tam rodzina, tam mieszka, więc to jest zależne od wielkości rodziny. To jest bardzo wyrafinowane miasto, a kiedy Francuzi je zobaczyli, to stwierdzili, że je demonizują. Stwierdzili, że to jest okropne miasto, zbudujmy nowy fest dookoła i tam będzie nowoczesność. Tam była bieda, tu będzie nowoczesność. A we Francji zrobili to na odwrót, czyli jak przyjechali Marokańczycy, Tunezyjczycy, Algierczycy, którzy przyjechali do Francji, to Paryż był centrum, a teraz
Paryż stał się tym miastem lepszej kategorii, a getta są w okolicach, w różnych dzielnicach, których nie umiem poprawnie wymówić po francusku, więc teraz getta są dookoła, na peryferiach, żeby tam trzymać Marokańczyków. Tu są, po prostu chodzi o to, że jest jakiś gatunek ludzi, których trzeba trzymać z daleka od władzy. Trzeba ich demonizować i trzeba ich trzymać w gettach. Więc tam mieszka 80% muzułmanów. Nie mają władzy. A 1/3 Francuzów należy do skrajnej prawicy. Oni mają władzę. Mówiliśmy o tym mieście w Danii, rządzonym przez muzułmanów. A wiecie, ile tak naprawdę miast we Francji jest pod kontrolą skrajnej prawicy, pod całkowitą kontrolą? Trzeba po prostu pojechać i je policzyć. Jeśli mamy się czegoś bać, to właśnie skrajnej prawicy we Francji, a nie muzułmanów. Mają autentyczną władzę, nie tylko chodzi o to, że ją dzierżą, ale także jeśli chodzi o liczbę ludzi. Jaki jest lęk przed islamem w Polsce? Jezu Chryste, ilu jest muzułmanów w tym kraju, w Polsce? Ilu spotkaliście, że macie się ich bać? Tych, których spotkaliście... Nie mówię o tobie, mówię ogólnie. Polacy spotkali muzułmanów. Tych, których spotkaliście, to są naprawdę ci, którzy wam pomogli w trakcie najbardziej opresyjnego epizodu waszej historii. Czyli Tatarzy, tak? W tym sensie. Niestety nie słyszymy, bo pan nie mówi do mikrofonu. Tak, ja myślę, że to jest szerzenie strachu. Jest cała tradycja wśród intelektualistów francuskich demonizowania islamu i szerzenia islamofobii. I co tragiczne, to że większość z nas postrzega ich jak lewicowych intelektualistów, a oni promują tego typu islamofobię. Ja mam bardzo lewackie pochodzenie. Czytałem Derrida, Foucault. Musiałem też tego nauczyć. I jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje wśród intelektualistów francuskich. Oni robią to, co tak naprawdę naziści robili. Żydom. Ale rzeczywiście należy się bać we Francji, ale nie należy bać się muzułmanów. Zapytać pana, czy pan czytał książkę pod tytułem A Strange Death of Europe by Douglas Murray? I co pan o tej książce sądzi? Chciałabym jeszcze zapytać, bo wydaje mi się, że najbardziej takim, no nie wiem, wyemancypowanym krajem była Turcja, gdzie feministki odgrywały rolę, a w tej chwili nie jest. I feministki w zasadzie wymieniają się wiadomościami, w jaki sposób podróżować, używać gazu pieprzowego, czy nie wiem, w inny sposób bronić się na ulicy, bo staje się tam coraz gorzej. Więc ja nie widzę tutaj tendencji takich, nie wiem, emancypujących w islamie, wręcz przeciwnie. No i nie dziwię się francuskim intelektualistom, że trochę boją się islamu, no bo trochę zamachów jednak było. Rzeczywiście mieli kilka zamachów. Bardzo im współczuję i nie popieram terrorystów. I oczywiście popieram, stoję po stronie ofiar, ale nie oznacza to, że powinno się demonizować całą populację muzułmańską i moją tradycję intelektualną, która wspiera równość, wolność. Żeby teraz jakoś przyprawiać łatki muzułmanów. Ale znam tą książkę, tak, pana Mareja. Jej wątek jest bardzo podobny do książki Uległość, czyli że muzułmanie
podcinają wartości europejskie. Ale zerknijmy na Europę, jej ostatnie 10-15 lat. Co Europa uczyniła w Grecji? To jest wartość, za którą należy walczyć. Co zrobiła Europa w Iraku w ciągu ostatnich 5-10 lat? Czy to też jest Europa, za którą należy walczyć? Oczywiście są pewne wartości, za którymi się opowiadamy w Europie, ale one nie są jakieś szczególne. Wolność to nie jest wartość wyłączna tylko dla Europy. Pokażcie mi kraj, który nie chciałby wolności, albo ludzi, którzy nie chcą mieć odpowiedzialnego rządu, albo którzy nie chcą wspierać praw człowieka. Rządy tego nie robią, reżimy autorytarne tego nie robią, ale to jest inna historia. Jeśli Europa ma się czymś martwić, myślę, że to powinno być coś bardzo wewnętrznie związane z Europą i to jest ten europejski lęk przed innym, który wciąż powraca, albo komuniści, których się obawiamy, albo to są muzułmanie, albo jakaś inna grupa, ta czy tamta. Miałem dyskusję z Davidem Cameronem tuż zanim został premierem o wartościach Wielkiej Brytanii. Jest taka debata od jakichś 30 lat w Wielkiej Brytanii, jakie wartości są brytyjskie i cały czas jeszcze się nie dowiedzieliśmy, jakie one są. Bo jeśli jest coś bardzo specyficznego w wartościach brytyjskich, to jest to wartość, która jest tylko wyłączna dla Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę te wszystkie wartości są uniwersalne. Oprócz tego, że lubimy stać w kolejce i bardziej lubimy hipokryzję. To są te wartości. I ta debata z Cameronem była w internecie jest do znalezienia i okazało się, konkluzją było, że to jest hipokryzja. Bo na tym zasadza się polityka zagraniczna w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli mamy walczyć o to, że jakieś wartości są bardziej wyjątkowe niż wartości kogoś innego, no to jest absurdalne. Wartości takie prawdziwe ludzkie są wspierane przez większość kultur na świecie. Chciałabym zapytać o dwie kwestie związane z islamem. Po pierwsze, tak zwane obrzezanie kobiet, wycinanie kobiecych genitaliów. Wiem, że to nie jest tylko islamskie, nie w każdym. To są pewne społeczności, które przyjęły taki zwyczaj. Czy widzi pan jakiś sposób, żeby zakończyć to okaleczanie kobiet? Walczy się z tym. Jest to bardzo opresyjna praktyka. Rzeczywiście występuje w społecznościach muzułmańskich. W Wielkiej Brytanii jest prawo przeciwko temu, ponieważ niektóre grupy muzułmanów walczyły o takie prawo, żeby zakazać tego. I miesiąc temu, chyba po raz pierwszy, wsadzono osobę do więzienia za właśnie okaleczenie genitaliów dziewczynki. Musimy z tym walczyć sposobami obywatelskimi, cywilnymi. Łatwiej jest walczyć oczywiście w Europie niż w Egipcie, gdzie mamy dyktaturę wojskową, albo w Iraku, czy w Pakistanie, gdzie rządzą konserwatyści. Więc tak, rzeczywiście to jest obrzydliwa praktyka. Nie sądzę, żeby miała cokolwiek wspólnego z islamem, czy ani też ze społeczeństwem obywatelskim. Trzeba to zwalczać i trzeba to zwalczać sposobami prawnymi. Kolejna rzecz, ISIS, czyli państwo islamskie. Walczymy z tym, ale niektóre państwa muzułmańskie z tym nie walczą. Co pan uważa, co powinniśmy zrobić z Daeszem? Czy widzi pan
jakieś perspektywy, żeby to się nam udało? Jaka była końcówka pytania? Co pan uważa, co powinniśmy zrobić z tym? I czy widzi pan jakieś perspektywy, że nam się to uda? Chyba nie jest do końca prawdą powiedzieć, że państwa muzułmańskie nie zwalczają Daeszu, czyli państwa islamskiego, ISIS. Są takie organizacje, tak jak ISIS, na przykład talibowie, i Pakistańczycy zwalczają talibów od jakichś 10-15 lat. Co jest ciekawe w terroryzmie muzułmańskim, to że większość ofiar terrorystów muzułmańskich to muzułmanie, sami muzułmanie, więc niewinni ludzie, mężczyźni, kobiety i dzieci, łącznie z uczniami w szkołach, cierpi przemoc ze strony fundamentalistów, ekstremistów. Wiele społeczeństw się temu przeciwstawia i zwalcza to. Zgodzę się, że można zrobić jeszcze więcej. ISIS jest również produktem świata współczesnego. Nie istniałaby organizacja terrorystyczna ISIS, gdyby nie było internetu czy mediów społecznościowych. Spójrzcie, jak to szybko się rozprzestrzeniło. Kilka lat temu tego nie było i nagle mamy wielkie państwo islamskie. Jak szybko udało się porwać umysły wielu młodych osób, młodych muzułmanów. Więc to są szybko zachodzące zmiany, które są bardzo złożone i mają głębokie przyczyny i powodują nowe problemy. Na przykład ISIS jest jednym z takich produktów nowoczesności. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak szybko to się rozprzestrzeniło, jak szybko powstał ISIS. To nie jest tylko problem muzułmański. Ja myślę, że to jest problem globalny i potrzebujemy globalnie włożyć wysiłek w to, żeby z tym walczyć. Jest to również kwestia polityczna, która szkodzi wszystkim, którzy są w kontakcie z tą organizacją. Więc potrzebujemy współpracować na całym świecie. Bo jeden kraj sobie z tym nie poradzi. To naprawdę wymaga współpracy międzynarodowej. Małgorzata Górska, ja mam takie pytanie. Dlaczego inne kraje arabskie, tak bogate jak Arabia Saudyjska, nie wiem, Zjednoczone Emiraty i tak dalej, nie pomagają uchodźcom? Dlaczego za los jakby tych uchodźców obarczana jest w tej chwili Europa, oczywiście abstrahując od tego, że powinna ich przyjąć, czy nie powinna. Nie chcę na ten temat rozmawiać. Moje pytanie jest takie, gdzie, jeżeli Saudi Arabia jest krajem, która, jak pan mówi, jest taka bardzo fundamentalistyczna, taka bardzo, że tak powiem, no, nastawiona na religię, prawda? No to gdzie jest ta solidarność? Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest jakby ta pomoc, tak? Dlaczego ci Syryjczycy czy inni idą do Wielkiej Brytanii, a nie do Arabii Saudyjskiej, tak? Gdzie jest ta solidarność świata muzułmańskiego? Gdzie jest ta solidarność świata arabskiego? Ktoś pytał wcześniej o osoby z Arabii Saudyjskiej. Mówiliśmy o sufitach, o szyitach, więc w Arabii Saudyjskiej mają takie podejście bardzo wykluczające. Chcieliby myśleć o islamie jako getto i wsadzać wszystkich innych do więzień. To nie tylko chodzi o to, że uchodźcy nie mogą pojechać do Arabii Saudyjskiej, nawet niektórzy muzułmanie nie mogą pojechać do Arabii Saudyjskiej. Są pewne grupy muzułmanów, które nie mają wstępu do Arabii Saudyjskiej. To jest taka czarna plama na islamie.
To jest pierwsza rzecz. Po drugie, myślę, że uchodźcy nie chcą tam jechać, bo wiedzą, że w Arabii Saudyjskiej by ich bardzo okrutnie potraktowano. Poza tym, dlaczego my mamy ich przyjąć? Dlaczego mamy im pomóc? My jesteśmy ludźmi i oni są ludźmi. I myślę, że jest wielka wartość w tym. Również jest to wielka wartość europejska, humanitaryzm. W Wielkiej Brytanii mamy tradycję przyjmowania uchodźców, przyjmowania osób, które uciekają przed prześladowaniem, szukają azylu. Przynajmniej do niedawna tak było. W ostatnich 10 latach to się zmienia i to jest również ciekawe. Nie zmieniło się to dlatego, że byli czarni imigranci czy imigranci z Azji czy z Somalii. Zmieniło się to w momencie, jak przyjechali imigranci z Europy Wschodniej. Brexit również został spowodowany przez Europę Wschodnią, a nie przez muzułmanów czy czarnych. Język, którego się używa przeciwko osobom z Europy Wschodniej, przeciwko imigrantom z Europy Wschodniej, jest dokładnie takim samym językiem, który w historii używano przeciwko Żydom na początku, przeciwko czarnym w latach 50., Hindusom i Pakistańczykom. Jest to dokładnie ten sam sposób wykluczania pewnych grup. Więc jeśli istnieje jakaś wartość europejska, to ja myślę, że my wierzymy w to, jako Europejczycy, że jeżeli nie pomożemy drugiemu człowiekowi, to nie jesteśmy dobrymi ludźmi, nie jesteśmy humanitarni. Nasza istota człowieczeństwa wymaga tego, żebyśmy pomagali osobom, które mają problemy, znalazły się w kłopotach. Natomiast w Arabii Saudyjskiej oni w to nie wierzą. Oni myślą, że są lepsi od wszystkich innych, nie tylko jako muzułmanie. Są lepsi od wszystkich innych i uważają, że wszyscy są gorsi i trzeba ich izolować. Więc oni nie chcą przyjmować uchodźców, nigdy tego nie robili, nigdy nie przyjmowali w całej swojej historii, nigdy nie przyjmowali uchodźców, nie tylko teraz, w ogóle nigdy. Na przykład Pakistan z kolei przyjął 6 milionów Afgańczyków. 6 milionów Afgańczyków przyjechało, kiedy mieli wojnę u siebie. Niektórzy z nich z bronią przyjechali, ale zostali przyjęci. Również Syryjczyków przyjmuje. Turcja, przykład. Bangladesz ma 500 000 uchodźców z Mianmaru, byłej Birmy. Więc są kraje muzułmańskie, które rzeczywiście pomagają uchodźcom i ludziom w potrzebie, ponieważ im współczują. Moim głównym argumentem jest to, że żadna zmiana na lepsze w islamie nie przyjdzie z centrum, nie przyjdzie z Arabii Saudyjskiej. Mówi się o tym nowym księciu. Ja nie wierzę w to, że on coś zmieni. Ja myślę, że te zmiany przyjdą z peryferii świata islamskiego. Dzień dobry. Chciałam jeszcze zapytać o Iran. Co z Iranem? Bo dla mnie teraz mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji i dla mnie to, że gra tam Iran i Arabia Saudyjska jest szokujące. I jakie jest miejsce Iranu na tej mapie tego zmieniającego się islamu? Dziękuję. Tak, ja też jestem zaskoczony, że oni się w ogóle dostali na mundial. Nie spodziewałam się tego, że mają dobrych piłkarzy w ogóle. Iran, według mnie, jest dość pozytywnym przykładem i specyficznym dość. Odegrał również pewną rolę w radykalizacji świata islamskiego. Jeden z moich bliskich przyjaciół, z którym razem studiowałem i razem też pracowałem, jest szyitą. I z lat 60. do roku 79. nie wiedziałem, że on jest szyitą. On mnie odwiedzał, ja jego odwiedzałem. Po rewolucji w Iranie dopiero się dowiedziałem, że jest szyitą, bo on mi wtedy to powiedział.
Więc współczesna dynamika szyitów pojawiła się w zasadzie po rewolucji w Iranie. I ta przemoc, którą mamy w Pakistanie w latach 90. XX wieku, była skutkiem tej rewolucji. Więc Iran odegrał pewną rolę dość istotną w radykalizacji młodych muzułmanów. Nie wierzą w teokrację, a Iran jest teokracją, państwem religijnym. Tak, to pomysł, że to Bóg decyduje o tym, co mamy robić, że mamy się rządzić, słuchać Boga, to jest dla mnie podejrzane. Ja bym wróciła do tego pytania tej młodej dziewczynki. W jaki sposób mamy wiedzieć, czego Bóg chce? Oni uważają, że wiedzą, co Bóg chce. I to jest dla mnie coś obrzydliwego. Ja również wierzę w to, że w tym momencie Iran jest w dość trudnej pozycji. Młodzi ludzie w Iranie są oddzieleni od świata, są sfrustrowani, są wyalienowani. Ich rząd postrzegają jako nieuczciwy, skorumpowany i myślę, że tam będzie wielka eksplozja w przyszłości albo jakaś wielka rewolucja, bo teokracja, takie państwo religijne nie utrzyma się na dłuższą metę. W Rosji, ale to już zostawmy, kto gra i gdzie. Ja się pytam pana, dlaczego nie grają te peryferia islamskie Azji Południowej, które pan tak lubi, pana, Pakistan, Indonezja. Dlaczego nie grają tak dobrze w piłkę? Dlaczego nie ma ich na mundialu? To... I czy pan się interesuje? Well, actually they are very good. Oni są bardzo dobrze, ale nie w piłce, tylko w krykiecie. Yeah. Oczywiście. To jest wartość europejska, brytyjska, która jest wyjątkowa. Właśnie krykiet. Bo krykiet to też wiąże się z pewnymi wartościami moralnymi w sporcie. Co ciekawe, właśnie peryferia islamu nie są zainteresowane futbolem, ale centrum islamu też, czyli Saudyjczycy, Egipt, Irańczycy, Tunezja, Maroko, oni mają swoje drużyny piłki nożnej. A w tych innych krajach tradycja sportu jest odmienna. Ja osobiście nie jestem fanem, wolę krykieta. To po prostu jest rządzenie losu, że jestem tutaj, teraz rozmawiamy o islamie, ponieważ mogłem zostać graczem w krykieta, zaoferowano mi kontrakt, kiedy byłem młody, ale mój ojciec spytał, kto jest twoim ulubionym graczem i ja mu podałem nazwisko i co on teraz robi, bo ojciec zapytał, a ja powiedziałem, no co, zakończył już karierę i prowadzi warzywniak. I mój ojciec powiedział, to chcesz grać w krykieta, żeby skończyć mając warzywniak, więc wtedy nie zgodziłem się na tą karierę. I ojciec zasugerował, żebym studiował fizykę, bo jak skończysz fizykę, to możesz robić wszystko. Więc zostałem fizykiem i dlatego też mogę robić wszystko. I właśnie dlatego siedzę tutaj przed państwem. My name is Sally. Nazywam się Zali Mohamed z Arabii Saudyjskiej. Chciałbym powiedzieć, że niełatwo jest wprowadzić zmiany w tym, co znamy jako Bliski Wschód. I myślę, że ludzie za mało czytają, nie znają siebie, nie znamy swoich narodów, nie znamy samych siebie, żeby znać innych, tak jak inne kraje, bo nie czytamy.
Dowiedziałem się o tym wydarzeniu i przyniosłem książkę, którą czytam. Ciało w kulturze islamskiej. Urodziłem się wśród szyitów. I jest ich tam dużo w Arabii Saudyjskiej, jakieś 25-30 milionów. I tam jest inna mentalność. Antysaudyjska. Jeśli ktoś chce odwiedzić Arabię Saudyjską, to nie tylko jest Mekka i Medyna, te święte miasta. Można jechać do krajów Zatoki, można zobaczyć, jak ludzie tam mieszkają. Po prostu podróżować i patrzeć i czytać. Dziękuję. To, że światła zgasły, to już jest jakiś sygnał, żebyśmy kończyli. Rozumiem. To jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie, to proszę. To może jeszcze, może ktoś się zastanowi, a ja szybciutko. O, jest jeszcze, proszę bardzo. Słabo widać, więc nie wiedziałem, że pan się zgłasza. Jestem w jasnym ubraniu. My jakiś czas temu w Europie, w naszej dominującej chrześcijańskiej kulturze też mieliśmy swoje ekstremizmy i potrafiliśmy się nieźle wyrzynać. Było to trochę już jakiś czas temu i to się skończyło chyba głównie dlatego, że przeszliśmy coś, co się nazywa oświecenie. Czy w krajach tego rdzenia islamskiego, szczególnie w krajach arabskich, czy pan widzi jakąkolwiek szansę na jakiś odpowiednik oświecenia, modernizacji? Why not? Czemu nie? Let's have sygnał. Zresztą to mniej więcej jest ta pora, kiedy to musi się skończyć. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Zia Sardar. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Słowa. Serdecznie prosimy o zostawienie nam ankiet, które Państwo otrzymaliście na początku. Jeśli ich nie otrzymaliście, to ja je rozdam. Tylko żeby z nimi nie wychodzić, tylko nam je oddać. Jeśli chodzi o podpisywanie książek, to też nie tutaj, a na parkingu przed budynkiem, jeśli Państwo macie takie życzenia. Dziękujemy.